Witam Państwa w czwartek, 12 listopada. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach prokuratura wyjaśnia zgon na komendzie. Zapłać podatek, węgiel dla najuboższych, coraz bliżej święta, ewakuowali Prusa i wspólny śpiew w centrum Żar. Dlaczego 42-letni mężczyzna zmarł na komendzie w Żarach? Wstępna sekcja wskazuje, że przyczyną śmierci była niewydolność oddechowa. Jednak rodzice zmarłego protestują. Swoje wątpliwości zgłosili prokuraturze. Wracamy do tematu zgonu na żarskiej komendzie policji. 42-letni Robert Rzet z Żar został zatrzymany w niedzielę rano, ponieważ był podejrzany o handel narkotykami. Na izbie zatrzymań spędził niemal dwa dni. Zmarł w poniedziałek wieczorem. Policjanci wezwali pogotowie, ale reanimacja nie przyniosła skutku. Wstępna sekcja wykazała, że przyczyną śmierci była niewydolność oddechowa. Sprawą zajęła się prokuratura. Prokurator uczestniczył w oględzinach na miejscu, tam gdzie ujawniono zwłoki mężczyzny. Przeprowadził również sekcję zwłok i w najbliższym czasie wystąpi do prokuratora okręgowego o przejęcie tej sprawy i przekazanie innej jednostce spoza Żar. Chodzi tutaj o to, aby nie było jakichś zarzutów o stronniczość w prowadzeniu. Z ustaleń prokuratury wynika, że dzień wcześniej zmarły zażywał tak zwaną białą heroinę w towarzystwie innego mężczyzny, który również nie żyje. Zmarł w niedzielę na ławce przed blokiem na ulicy Męczenników. Według policji i prokuratury śmierć obu mężczyzn ma związek z owym narkotykiem. Ja chcę tylko zaznaczyć, że tutaj istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przed zatrzymaniem zmarły mężczyzna zażywał środki odurzające, tak zwaną białą heroinę i dopatrujemy się, że to mogła zażycie, że przedawkowanie mogło być przyczyną zgonu. Rodzice zmarłego Roberta Rzet nie do końca są przekonani, że to narkotyki były przyczyną śmierci ich syna. Teraz jak słyszę, że on zmarł na przedawkowanie, no to jak może być przedawkowanie, jak on u nich był tyle godzin? Przedawkowanie, ja rozumiem, że tam sobie weźmie, przedawkuje i umiera, nie? Ojciec zmarłego twierdzi, że syn chorował na zakrzepicę i być może w porę nie dostał odpowiednich leków. Złożyli zawiadomienie do prokuratury i oczekują dokładnego wyjaśnienia. Do prokuratury zostało złożone oskarżenie na policję, zostało to przyjęte. Tam zostało parę faktów podanych z naszej obserwacji. Tam się zebrało troszeczkę, no, na przykład niedostarczenie lekarstw, które musiał brać, bo to pozwalały jemu żyć. Nie wiem, jak to miało wpływ na to, że jego nie ma. Dokładną przyczynę zgonu poznamy za 3 tygodnie. Wykażą to szczegółowe badania, które zlecono. Zostały tylko 2 dni na zapłacenie podatku w terminie. Przypominamy, w poniedziałek 16 listopada mija termin płatności 4. raty podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Ustawowa data zapłaty została przesunięta o 1 dzień, ponieważ 15 listopada przypada na niedzielę. Dlatego wpłaty dokonać można również w poniedziałek. W piątek kasy w ratuszu czynne są od godziny 8 do 14, a w poniedziałek od 8.30 do 14.30. Podatek można wpłacać również w banku lub przez internet na konto Urzędu Miejskiego w Żarach. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy Żar, którym brakuje opału na zimę, mogą jeszcze zgłaszać się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Pomoc w naszym ośrodku odbywa się płynnie i na bieżąco, także każda osoba potrzebująca może zgłosić się do naszego ośrodka i takiej pomocy uzyska, taką pomoc uzyska. Przypominam wszystkim mieszkańcom naszego miasta, że od 1 października uległy zmianie kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Dla osoby samotnej wynosi kryterium 634 zł, dla osoby w rodzinie 514 zł. Wnioski o węgiel należy składać jak najszybciej.
My mamy do końca listopada podpisaną umowę na dostawę węgla i dostarczanie tego węgla dla mieszkańców naszego miasta. To też apeluję tutaj do mieszkańców, żeby jak najszybciej, w ciągu najbliższego tygodnia, te osoby, które jeszcze nie są zabezpieczone w opał na okres zimowy, a spełniają powyższe kryteria dochodowe, żeby przychodzili do nas do ośrodka na ulicę Domańskiego 1 bądź na ulicę Okrzei 70A do swojego pracownika socjalnego, żeby taką pomoc uzyskać. Ilość węgla przyznawana jest w zależności od sytuacji rodziny. W zależności od tego, jaka jest powierzchnia mieszkania, ilu jest członków w rodzinie, ile jest miejsc grzewczych, punktów grzewczych, czyli piecy. I wtedy zazwyczaj jest to pomoc od pół do tony węgla. Jeżeli jest większa potrzeba, wtedy jest też możliwość przy wieloosobowej rodzinie takiej pomocy udzielić. Do rozdania pozostało jeszcze około 50 ton węgla. Dziś latarnie w centrum Żar przystrojono świątecznie. Pekom montuje iluminacje. Z każdym dniem będzie ich coraz więcej. Święta tuż, tuż. Świąteczne dekoracje wracają na żarskie ulice. Dziś pracownicy Pekomu montowali świąteczną iluminację. Czy to ciężkie, trudne zadanie? Nie. Kto robi to cały czas, to jest przyjemność takie coś. Dzisiaj tutaj panowie ogarniali, że tak powiem, centrum miasta, prawda? Tak, centrum miasta. A jutro? Jutro kończymy centrum i od poniedziałku bierzemy się za ulice pokrewne, czyli Zgorzelecka, tutaj na Okrzei, Plac Przyjaźni, Podchorążych, Łańska. Mhm. Czy wasza praca utrudnia przejazd kierowcom? Czy powoduje jakieś trudności? Nie ma żadnych, nic nie koliduje. Czy mieszkańcom Żar udziela się świąteczna atmosfera? Cieszy się pani, że święta idą? No dobrze, że będzie takie ładne oświetlenie, przynajmniej to daje taką radość w związku ze świętami, prawda? Po tym obrazie, co tu widzę przed sobą, no to można pomyśleć, że te święta faktycznie już są tuż, tuż, jak to pani ładnie określiła. Wiem, że w sklepach już też się pokazały świąteczne wszelkiego rodzaju słodycze, też to są co na choinkę, różne ozdóbki, także to też chyba świadczy, że te święta wielkimi krokami idą do nas. Pekom montuje zeszłoroczne ozdoby, ale ratusz nie wyklucza zakupu nowych. Ewakuacja, zadymienie, wozy strażackie i wysięgnik. Przechodziłeś dziś obok liceum imienia Bolesława Prusa i zastanawiałeś się, o co chodzi? Na szczęście były to tylko ćwiczenia. No, w dniu dzisiejszym odbyły się trening szkoły i ćwiczenia związane z ewakuacją. Jest to coroczny obowiązek każdej ze szkół. No i w tym przypadku pan dyrektor poprosił o nasze uczestnictwo. Przy okazji jednostka sobie odbyła ćwiczenia. Czy tutaj uczniowie, nauczyciele spisali się na medal? No uczniowie, jak i kadra nauczycielska była przygotowana na taką ewentualność. Widać, że było ćwiczone już wielokrotnie, wszyscy się sprawnie ewakuowali. Oczywiście w ramach ćwiczeń 4 osoby zostały w obiekcie, przyjechała jednostka, strażacy podjęły te osoby z pierwszego piętra przy pomocy wysięgnika. Panie dyrektorze, poszło jak po maśle? Raczej tak. Możemy powiedzieć, że można być zadowolonym z tego, jak przebiegały te ćwiczenia, dlatego że przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na szybkość opuszczenia budynku przez młodzież, ale ważniejszą rzeczą było przyzwyczajenie ich do wychodzenia wyjściami ewakuacyjnymi, a nie tylko i wyłącznie głównym wejściem, dlatego że to potem powoduje zatory i rzeczywiście zejście było bardzo szybkie. Można powiedzieć, że właściwie no, nie można mieć żadnych zarzutów. Zresztą rozmawiając z panami, którzy prowadzili tą akcję, właściwie wszystko odbyło się bez najmniejszego problemu, bez zarzutów, no a o to chodzi. I jednak wolimy ćwiczyć i przygotowywać się, niż przeżyć to kiedykolwiek naprawdę. Uczniowie na opuszczenie szkoły mieli zaledwie kilka minut. O dzisiejszych ćwiczeniach przeciwpożarowych wiedział jedynie dyrektor szkoły. Tłumy mieszkańców Żar świętowały wczoraj 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 16 odbyło się wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych, a gwiazdą wydarzenia był śpiewak, znany baryton Andrzej Bator. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nad życia los, na stos, na stos.
Na relację z koncertu Andrzeja Batora zapraszamy Państwa w poniedziałek 16 listopada. Więcej w magazynie kulturalnym. Mundial Żary na inaugurację drugiej ligi futsalu pokonał na własnym parkiecie UKS Citizen Poznań 5-2. Bohaterem spotkania był Marcin Jakubik, strzelec 3 goli. Drużyna z Poznania prowadzona przez Daniela Lebiedzińskiego, byłego reprezentanta Polski, to debiutant w drugiej lidze. Zespół składający się z samych młodych piłkarzy mocno postawił się doświadczonej drużynie z Żar. Pierwsza odsłona zakończyła się remisem 1-1. W 28 minucie po golu Przemysława Bodziannego goście wyszli nawet na prowadzenie. Stracona bramka podziałała jednak na miejscowych jak płachta na byka. W 31 minucie drugiego gola w tym spotkaniu strzelił Marcin Jakubik. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Arkadiusz Dybka. Ci sami zawodnicy zdobyli jeszcze 2 gole i spotkanie zakończyło się wygraną miejscowych 5-2. Zwycięstwo gospodarzy oklaskiwało ponad 150 kibiców, którzy obejrzeli pełne zwrotów widowisko sportowe. Pierwsza połowa była ciężka, zespół gości, młode chłopaki, wyszkoleni technicznie, dobrze operujący piłką. Natomiast takie czysto piłkarskie były po naszej stronie, no, męczyliśmy się, nie mogliśmy bramki strzelić, no, ale mówiliśmy sobie w przerwie, że spokojnie, cierpliwie i młody zespół musi pamiętać w którymś momencie i, no, i tak się stało. I parę bramek w drugiej połowie, także zasłużona wygrana. Młody zespół, myślę, że możemy nas pochwalić nawet za 30 minut, bo prowadziliśmy jeszcze w drugiej połowie 2-1. No niestety później gdzieś opadliśmy z sił i gdzieś tam jeszcze chłopcy popełniają takie proste błędy, no ale czas pracuje na ich korzyść. Żaranie po raz kolejny przed własną publicznością zaprezentują się 21 listopada. W derbach regionalnej zmierzą się z AZS UZ Zielona Góra. A my już zapraszamy na poniedziałkowy magazyn sportowy, gdzie zaprezentujemy obszerny materiał z inauguracji drugoligowego sezonu. Witam widzów telewizji regionalnej. Jutro poza silnym wiatrem może pokropić. Zapraszamy na szczegółową prognozę pogody. Piątek w Żarach, Szprotawie i Gubinie termometry wskażą do 14 stopni w dzień, a 6 w nocy. Niebo będzie pochmurne z małymi przejaśnieniami. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Ciśnienie bez zmian wyniesie 1028 hektopaskali. Silny wiatr powieje z południa, w porywach osiągnie prędkość do 55 km na godzinę. W piątek, 13 listopada, imieniny obchodzą Stanisław i Mateusz. Panom już dziś składamy najlepsze życzenia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Anna Janosz. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w jutrzejszym wydaniu Gazety Regionalnej. Następnie program W dobrej formie. Dziś Jacqueline Sendarek-Żołudź i Pilates dla matek z dziećmi. Ja już dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Jak w każdy piątek, nowy numer największego tygodnika w regionie. W regionalnej, jak zawsze, mnóstwo interesujących artykułów. Przegląd prasy zaczynamy od bulwersującej sprawy. Śmierć na komendzie policji. Robert Żołądkowski z Żar zmarł w poniedziałek w policyjnej izbie zatrzymań na komendzie. Rodzice o jego śmierć obwiniają policjantów i lekarza. Zawiadomili prokuraturę. Walczy o zdrowie. Nawet 8 lat może grozić Mateuszowi Rzet, który na ulicy Okrzei w Żarach wjechał swoim Audi w Kingę Woźniak. Lekarze wciąż walczą, żeby uratować pogruchotaną nogę dziewczyny. Jak Wiśniewski pojadł w żaganiu. Z zatruciem 22 osób zakończyło się polowanie myśliwych z powiatu żagańskiego i ich gości. Rozchorował się też Michał Wiśniewski, znany polski piosenkarz, który prawdopodobnie został przez myśliwych poczęstowany kiełbasą. Stracili wszystko w jedną noc. Zostali bez dachu nad głową po tym, jak spaliła się ich kamienica. Pożar wybuchł późnym wieczorem w środę 4 listopada w kamienicy przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Małomicach. Polecamy również artykuł o żarskim hospicjum. Oczywiście to tylko wybrane tematy, więcej w regionalnej. Dodatkowo jak zawsze najwięcej bezpłatnych ogłoszeń, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, program telewizyjny, zapowiedzi imprez oraz mocna dawka sportu. Sięgnij po regionalną, naprawdę warto.